Rafał Trzaskowski, Andrzej Duda. Przypomnę, mamy wyniki na razie, które podała PKW z 99,97% obwodowych komisji wyborczych. Z tych wyników wygląda jasno, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zwycięża Andrzej Duda z wynikiem na razie 51,21% poparcia. Rafał Trzaskowski 48,79%. To jest różnica mniej więcej 491 tysięcy głosów, co oznacza, że nawet spływające już z zagranicy protokoły nie zmienią ostatecznie tego wyścigu, czyli właściwie możemy już mówić o tym, że mamy zwycięzcę wyborów prezydenckich, a podobno bardzo mocno swoją rękę do tego zwycięstwa przyłożyli wyborcy naszego kolejnego gościa. Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Najbardziej zdyscyplinowani okazali się pana wyborcy, jeżeli chodzi o kandydatów Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, bo podobno tylko 100 tysięcy z nich nie poszło zagłosować, no i większość wybrała Andrzeja Dudę. No zaskoczony? Proszę, a zaskoczony jestem, jeżeli większość tak w sposób zdyscyplinowany poszła głosować, bo bardzo dużo słyszałem głosów przez ostatnie dwa tygodnie o zniechęceniu, deklaracji o oddaniu głosu nieważnego albo właśnie nie pójściu na wybory. Także jeżeli rzeczywiście była taka mobilizacja wśród moich wyborców z pierwszej tury, to jestem zaskoczony i gratuluję tego poczucia obywatelskiego obowiązku. Jeżeli chodzi o podział głosów wśród moich wyborców, to wydaje mi się, że on jest dość podobny do przekroju polskiego społeczeństwa. I to pokazuje, że autentycznie jesteśmy trzecią siłą polityczną poza obozem PiS-u i Platformy, której wyborcy zgromadzili się na podstawie zupełnie innego mechanizmu niż koncentrowanie się wyborców wokół PiS-u czy wokół Platformy, czy wokół Szymona Hołowni, którego jakby elektorat okazał się takim odpryskiem obozu platformerskiego. Natomiast u nas widać, że były te dylematy, ponieważ nasi wyborcy kierują się po prostu innymi kryteriami niż PiS czy Platforma. No właśnie, ja to chciałam zapytać, jakimi kryteriami się kierują tak naprawdę, bo ja mam wrażenie, że w tym momencie trochę z tych wyborców Konfederacji, nikogo nie obrażając, zaraz będziemy na ten temat dyskutować, ale wyszła trochę bezideowość jednak, no bo proszę mi wytłumaczyć, jak wyborca Konfederacji może zagłosować na Andrzeja Dudę. Wolnościowiec, jeżeli chodzi o poglądy gospodarcze, jeżeli chodzi o wasze postulaty zniesienia 500+, tych wszystkich programów społecznych, które państwa zdaniem no, niszczą polski budżet i niczemu dobremu nie służą, nagle taki wyborca idzie, oddaje głos na Andrzeja Dudę, którego te programy społeczne no, są głównym tematem do tego, żeby chwalić siebie i swój rząd z ostatnich 5 lat. Przede wszystkim ja tu nie widzę logiki. Moim zdaniem bezideowość to można przypisać dwóm głównym kandydatom, którzy byli w drugiej turze wyborów prezydenckich. I to z nimi jest problem, a nie z naszymi wyborcami. To oni byli tak nieprzekonujący, czy tak źli w sposobie sprawowania władzy dotychczas, że ten dramatyczny wybór, kto jest mniejszym złem, spowodował podział naszych wyborców i był niejasny. Oczywiście różne można było przyjmować i kryteria, i jakby wizje strategiczne, zdecydowanie o swoim głosie. No i jedna była taka, że większym złem jest Rafał Trzaskowski ze swoim bardzo silnym lewicowo-kulturowym przechyłem prounijnym i tak naprawdę nie gwarantującym niczego na polu gospodarczym, bo przypomnijmy, że gdzieś tam troszeczkę zaczął pod koniec kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski pozować na gospodarczego liberała, ale przecież jako prezydent Warszawy proponował bardzo głęboką ingerencję w wolność gospodarczą na podstawie kryteriów ideologicznych. No dobrze, to proszę mi wytłumaczyć. Dokładnie to, co robi lewica. Jak pański wyborca może zagłosować na Andrzeja Dudę, który jako swój główny sukces mówi 500+, 300+, no może, bo 13, mamy 14. Wyborców. Mamy różnych wyborców. Są wyborcy, którzy są bardziej konserwatywni, są, którzy są bardziej wolnościowi, są, którzy są bardziej narodowi. Są tacy, dla których Rafał Trzaskowski ze swoją skrajnie progresywną linią jest większym zagrożeniem niż prezydent Andrzej Duda, który jest takim centrystą. I są tacy, którzy uważali, że to, że Rafał Trzaskowski będzie wetował różne rzeczy, które robi PiS i powstrzyma jakiś festiwal arogancji, nie wiem, psucia państwa pod pretekstem jego naprawy, to jest mniejsze zło, a że z tych ideologicznych kwestii Rafał Trzaskowski jako ewentualny prezydent nic nie zdoła zrealizować, bo będzie miał za mało władzy. Tu są różne kalkulacje wynikające po pierwsze z podziału władz, po drugie z podziału VAT pomiędzy tych dwóch kandydatów, no i można by powiedzieć... Wady, nie wad. Tak, zostali porówno obdzieleni tymi wadami, także nasi wyborcy, analizując, które jest mniejszym złem, podzielili się prawie 50-50. Panie pośle, przed tą drugą turą Konfederacja zawarła taką umowę, że absolutnie nie sugeruje i nie mówi, na kogo głosować, na kogo poszczególni kandydaci głosować będą, czy dziś już, kiedy cisza wyborcza minęła, kiedy wiadomo, kto zwyciężył, powie pan, na kogo oddał swój głos? Nie powiem. Dlaczego? Dlatego, że to byłoby poczytywane za rodzaj mojej afirmacji któregoś z tych dwóch kandydatów, a ja uważam, że żaden z nich takiej afirmacji nie potrzebuje i na taką afirmację ze strony mojej nie zasługuje. A czy podobnie jak Artur Dziambor pan głosował, ale się nie cieszył? No gorzej. Powiedziałbym, że musiałem zagryzać zęby i zaciskać nos, żeby zagłosować. Aż tak? Aż tak. Czego pan się spodziewa teraz po tej kolejnej 5-letniej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy? Czy on się wybije na niepodległość, bo
już nie będzie startował w kolejnych wyborach, w związku z tym nie musi się mizdrzyć do Prawa i Sprawiedliwości, jak twierdzą niektórzy w cudzysłowie, rzecz jasna, czy jednak no, to będzie kontynuacja tej polityki i mało tego zaostrzenie kursu, jak pan sądzi? Nie spodziewam się niczego szczególnego. Jak to powiedziałem w jednym z wywiadów, wolałbym dać się pozytywnie zaskoczyć, niż się rozczarować. W związku z czym nie mam żadnych oczekiwań. Jeżeli mam traktować słowa prezydenta Andrzeja Dudy poważnie, to mi się wydaje, że on był zadowolony ze swojej pierwszej kadencji i że on autentycznie... O, no bez wątpienia. I że on autentycznie jest... No ale to niektórzy uważają, że to jest taka poza, a tak naprawdę dusił się w tej zależności od PiSu. Natomiast mi się wydaje, jak obserwowałem i oficjalne, i nieoficjalne wypowiedzi prezydenta, że naprawdę on po prostu w ten sposób myśli. Myśli tak jak PiS, że spory PiSu z resztą społeczeństwa, z resztą państwa, z resztą polityków są jego osobistymi sporami i może on w niektórych sprawach, wiadomo, w PiSie są tacy, nazwijmy to politycy betonowi, którzy mają satysfakcję, jak komuś dowalają i tacy, którzy chcieliby, żeby robić to wszystko troszkę bardziej w białych rękawiczkach. To może prezydent Andrzej Duda jest czasami tą osobą, która chciałaby, żeby to robić wszystko tak troszkę delikatniej, ale on się zasadniczo z tym wszystkim, co PiS robi, zgadza. On uważa, że to jest dobre. On spędził ostatnie pół roku jeżdżąc po kraju, reklamując to wszystko, także rzeczy, które my krytykujemy i uważamy za negatywne. Więc ja się nie spodziewam żadnej zmiany istotnej. Wydaje mi się, że będzie więcej tego, co było. Natomiast czy będzie ostrzej, to zobaczymy, dlatego że moim zdaniem PiS zderzył się w tej kampanii wyborczej z tym, że po prostu, jakby to powiedzieć, ich rezerwy poszerzania bazy wyborczej już są wyczerpane. Szklany sufit w pewnym momencie. I widać to wyraźnie i wśród młodych wyborców, i w miastach. W tej chwili rekordowo niskie poparcie prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze nie miałem czasu na spokojną analizę wyników wyborów w ogóle w dużych miastach, ale moim zdaniem... Niemal połowa, 49,9% wszystkich głosów oddanych na Andrzeja Dudę podchodzi od mieszkańców wsi. 49,9%. No to jest bardzo dużo, więc pytanie właśnie, w którą stronę to ma zmierzać. I teraz są możliwe jakby dwa warianty. Jedno to, że w PiSie nastąpi jakaś strategiczna refleksja i przez te 2 czy 3 lata będzie próba korekty stylu, ale szczerze powiedziawszy nie wierzę w to, bo wydaje mi się, że politycy, którzy tworzą tą partię, jeszcze są do tego mentalnie niezdolni. Jeszcze jedna dana, przepraszam, panie proszę, ale a propos tego, co pan mówi, jeżeli chodzi o mieszkańców największych miast, ponad 500 000 mieszkańców, 7,5% Andrzeja Dudy. Ojej. No, bolesne. Tylko? Słucham? Tylko 7,5%. 7,5. Jak to jest możliwe? Aż tak mało? No, to jestem nawet w szoku. Natomiast wracając, nie spodziewam się jakiejś korekty strategicznej i jak PiS jako partia nie wykona jakiejś, powiedzmy, korekty swojej strategii od tego wbijania cepem do głowy Polakom, że jesteśmy najlepszą partią i wszyscy inni są nic nie warci, tak jak my byliśmy traktowani, bo ja przypomnę, że Konfederacja to jedyna siła opozycji, która zachowała neutralność. No chyba w sytuacji, gdzie jest sytuacja prawie 50-50, za zachowanie neutralności, nie mówię, że się należy jakaś pochwała, no ale przynajmniej brak nawalania od momentu zamknięcia lokali wyborczych. A widać wyraźnie, że wczoraj o 21... Już się nawalanie zaczyna? Ojej, zaczyna już furczy od wczoraj wieczór. Po prostu ze smyczy zostały spuszczone te wszystkie naszykowane uprzednio trole i cała ta agresja. Moim zdaniem tam była głęboka frustracja przez 2 tygodnie, że się muszą upokarzać przymilaniem się do Konfederacji czy personalnie. Ale ma pan na myśli raczej środowisko polityczne, czy środowisko dziennikarskie, publiczne? Nie, znaczy to się wszystko przenika. No to dziennikarze, którzy wspierają PiS, to są często ludzie bardzo zaangażowani. Do TVP zaproszenia raczej długo pan nie otrzyma, takie przeczucie. Nie wiem, zobaczymy, to jest kwestia kalkulacji. A zgadza się pan z tą opinią, że to Jacek Kurski wygrał wybory, a nie Andrzej Duda? Nie, moim zdaniem to jest opinia przesadna. Oczywiście bez propagandy TVP nie byłoby pewnie tego zwycięstwa. Natomiast moim zdaniem na to złożyło się znacznie więcej czynników i przede wszystkim jednak sam prezydent. To nie jest tak, że każdym politykiem można by wygrać tą drugą turę. Kto dzisiaj, wyłączając Konfederację, pana zdaniem jest liderem opozycji? Czy na takiego właśnie wyrósł Rafał Trzaskowski w tej chwili? Nie ma jednego lidera opozycji, nie będzie, dlatego że opozycja jest podzielona na różne obozy ideowe i polityczne. I gdyby jeden obóz bardzo wyraźnie zdominował wszystkie pozostałe, to może można by tak mówić, ale tak nie jest. I nie będzie. Platforma Obywatelska powinna zmienić pana zdaniem teraz swojego przewodniczącego? Oczywiście wiem, że zaraz mi pan odpowie, że nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej i nie chce radzić, ale z takiego politologicznego. Dziękuję bardzo. Politologicznego punktu widzenia. No, Rafał Trzaskowski no, wyrósł na takiego lidera w Koalicji Obywatelskiej. Teraz Borysowi Budce raczej chyba trudno będzie sprawować mandat przewodniczącego. Jak pan sądzi? Tak i nie. To jest kwestia pewnej taktyki politycznej.
Na zdrowie, prawdę pan powiedział. Przepraszam bardzo. To jest kwestia taktyki politycznej, można to różnie rozegrać. Myślę, że łączenie Urzędu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa z przewodniczeniem głównej sile opozycyjnej też byłoby bardzo trudne. Bo Rafał Trzaskowski byłby nieustannie atakowany, że zaniedbuje. Zresztą mieliśmy już jakby w kampanii tego próbkę, że zaniedbuje obowiązki w Warszawie po to, żeby odgrywać rolę lidera politycznego. Natomiast myślę, że to co, jeżeli mogę coś podpowiadać, nie wiem, czy powinienem, zaraz zostanę tutaj przez pisowców rozszarpany. No i bez przesady, no politologiczne. Natomiast w sumie mało mnie to obchodzi, dlatego że mamy swoich wyborców i cieszymy się, że oni szanują i chwalą nasze decyzje i nasze wypowiedzi. Więc jeżeli mógłbym coś doradzać, to ja uważam, że Rafał Trzaskowski powinien się bardziej serio zająć Warszawą, dlatego że część krytyki, która na niego spadała za jakieś zaniedbania w stolicy, była po prostu słuszna albo co najmniej wyglądała na słuszną. I myślę, że dobrze odrabiając swoje zadanie domowe w Warszawie, gdzie został wybrany na bardzo odpowiedzialną funkcję, bo prezydent Warszawy ma ogromny zakres rzeczy, na które ma wpływ, może po prostu wyświadczyć przysługę i mieszkańcom Warszawy, no tak, i swojej partii. To już jest kwestia kampanii i pewnej retoryki. Wspomnijmy chociażby o tych wypadkach autobusów, kiedy Prawo i Sprawiedliwość powtarzało jeszcze, że ten ostatni kierowca był pod wpływem środków odurzających, kiedy już dawno było wiadomo, że nie jest, to nie, czy nie był. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mamy barometr warszawski, z którego wynika, że prawie 70% warszawiaków jest bardzo zadowolonych z prezydentury Rafała Trzaskowskiego. Więc tutaj też mam wrażenie, że spierają się takie dwie strony w tej kampanii, które się w klincz weszły i ciężko było odpuścić tak naprawdę. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o ten najbliższy czas, pana zdaniem, Jarosław Kaczyński wyjdzie z ukrycia wreszcie? Chyba nie, bo jeżeli ta strategia się sprawdza, to pewnie będzie ją kontynuował jako polityk wyrachowany i polityk, który chce być skuteczny, a widać to bardzo wyraźnie po całej drodze Jarosława Kaczyńskiego, że skuteczność polityczna i pewien wysoki poziom wyrachowania to są jego takie, powiedziałbym, przewodnie motywy układania jego kariery politycznej. Nie jestem pewien też, czy jest nam to potrzebne, dlatego że ja szczerze powiedziawszy nie odczuwam głodu większej obecności publicznej Jarosława Kaczyńskiego. Pan jeden chyba. Nie chodzi o to, że mówię to z jakąś złośliwością czy pogardą. Po prostu ja uważam, że obecność publiczna polityków jest potrzebna o tyle, o ile jest potrzebna. A jak nie jest, to czasem lepiej, kiedy robią swoją robotę po cichu i należy umieć to docenić. Na przykład jeżeli mieliśmy wczoraj obecność publiczną Jarosława Kaczyńskiego w tym lokalu wyborczym i temu towarzyszyła jakaś prowokacja, jakiś facet się tam poprzebierał i przyciągał uwagę mediów, no to wyobraźmy sobie, że mamy takie sytuacje średnio co trzy dni, prawda, że Jarosław Kaczyński dużo pokazuje się publicznie i przy swoim poziomie kontrowersyjności towarzyszą temu ciągle jakieś wizerunkowe ataki, jakieś prowokacje. My ciągle tylko o tym musimy dyskutować. Chciałaby pani tego, bo ja nie. Ja też nie. Ja zdecydowanie nie. Ja wolę merytoryczną dyskusję, której zdecydowanie brakuje. A propos merytorycznej dyskusji i tego, co nas czeka w najbliższym Natomiast czasie. Natomiast z ukrycia to powinien wyjść minister finansów. O, właśnie o to chciałam spytać, dlatego że w tej chwili tak, jesteśmy po wyborach. Do kolejnych, jeśli nic się nie zmieni, chociaż o plotkach krążących w kulisach parlamentu, zaraz jeszcze o to pana zapytam i o tym porozmawiamy, ale wracając właśnie, pomówił pan z ukrycia, powinien wyjść minister finansów. Paweł Zalewski, który był przed panem, moim gościem, stwierdził, że wczoraj przyglądał się Mateuszowi Morawieckiemu, który no niby klaskał, ale się nie cieszył do końca, bo wydaje się, że nagle spadła na niego świadomość, że znów pełnia władzy jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości, że nie będzie na kogo zrzucić. A tak, mamy recesję zbliżającą się wielkimi krokami. Mamy bardzo rozbuchane programy społeczne. Mamy coraz wyższą inflację. Mamy obietnicę niepodwyższania podatków, co wiadomo, że w obecnej sytuacji, żeby te programy społeczne utrzymać, jest praktycznie nie do zrobienia. Czy naprawdę taka obietnica padła? Bo mi się wydaje, że nie. Podwyższenia, że nie będzie podwyższenia podatków. Oczywiście kilkukrotnie powtarzana nawet u mnie w programie. Przez Radosława Fogla, przez Michała Dworczyka wcześniej. Tak mówili, nie będzie podwyżki podatków. Trudno mi w to uwierzyć, no ale cóż. Może jestem naiwny, ale życzę im, żeby tą obietnicę dotrzymali. Chociaż... No dobra, ale co się może pana zdaniem teraz wydarzyć, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze w naszym kraju i rzeczywiście takie... No co, już mamy spadek wpływów budżetowych, będzie nowelizacja budżetu, o czym oczywiście nikt nie chciał mówić przed wyborami. Jak będzie nowelizacja budżetu, to zobaczymy, jakie są nowe prognozy budżetowe. Pytanie też, na ile będzie można ufać prognozom, dlatego że kadra Ministerstwa Finansów jest coraz bardziej przetrzebiona. No, życzę, żeby Ministerstwo Finansów pozostało na przyzwoitym poziomie merytorycznym, bo to jest z korzyścią dla nas wszystkich, dla całego naszego społeczeństwa i państwa. Natomiast też mam pewne obawy, jak widzę te kolejne nominacje, kolejne rotacje kadrowe i coraz bardziej schodzenie z poziomu merytorycznego na poziom polityczny przy tych nominacjach. A później po prostu zobaczymy. No też pytanie, jak nasze państwo będzie i nasza gospodarka się podniesie po blokadzie związanej z epidemią. Trochę mnie też, jakby to powiedzieć, napawają...
strachem czy pesymizmem jakieś tam opowieści, że może będzie trzeba gospodarkę ponownie zablokować, jak będzie druga fala zachorowań. Mhm. Wydaje mi się, że nie stać na to nas. Pierwsza się nie skończyła. Nie wiem, czy pan słyszał, ale teoretycznie te dane oficjalne mówią o tym, że wczoraj mieliśmy znowu grubo ponad 300 przypadków zakażeń, co jest więcej, najwięcej od 10 dni bodajże. Tak, ale to są ciągle niewielkie liczby. Jeżeli to by się na tym poziomie utrzymało, to myślę, że spokojnie powinniśmy normalnie pracować i niczego nie wstrzymywać. Naprawdę. A myśli pan, że rząd podjąłby znowu takie ryzyko zamknięcia polskiej gospodarki? Mam nadzieję, że nie. Natomiast ja nie mam przekonania, że oni działają racjonalnie. I to jest główny problem. Mi się wydaje, że oni po prostu, że tam jest ciągle jakaś gra sił, tam jest ciągle jakiś chaos wewnętrzny, informacyjny i polityczny. I że te decyzje są wypadkową tej gry sił, gdzie nikt do końca nie wie, na podstawie jakich podejmuje decyzji, na podstawie jakich kryteriów podejmuje decyzje. Panie pośle, rytualne tańce odbywały się wokół pana ze strony Andrzeja Dudy i ze strony Rafała Trzaskowskiego. Teraz mam wrażenie, że rytualny taniec rozpoczyna się wokół Konfederacji Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rytualny taniec w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan dzisiaj jest tutaj w stanie wykluczyć jakąkolwiek koalicję z PiS-em? Bez względu na wszystko? Znaczy, no nie ma do tego żadnych podstaw. Mamy większość rządzącą, stabilną partii rządzącej. Nie. Hipotetycznie. Macie taką propozycję od Prawa i Sprawiedliwości. Hipotetycznie to w demokracji to są jakby dwie możliwe odpowiedzi na to. Jedna odpowiedź to taka bardziej PR-owa, no to wtedy powiedziałbym, że tak, oczywiście nie ma takiego tematu, a druga odpowiedź bardziej prawdziwa, no to taka, że w demokracji nigdy w długiej perspektywie nie wyklucza się niczego. Natomiast moim zdaniem czas na... Ale to którą dzisiaj przyjmie pan odpowiedź? PR-ową czy tą taką? Nie, no ja mówię prawdę. Jak no to jaka jest prawda? To jeszcze prawda raz, jest taka, że demokracji nie wyklucza się niczego, natomiast moim zdaniem czas na jakiekolwiek rozmowy jest po wyborach parlamentarnych, a wybory parlamentarne mamy w 2023 roku. Moim zdaniem PiS będzie chciał wykorzystać najbliższe 2,5 roku rządzenia na po prostu mówiąc krótko, eliminację problemu, jakim jest dla nich Konfederacja. Jeżeli będzie wokół nas wykonywał jakieś ruchy, to będą to ruchy obliczone po pierwsze na rozmiękczenie naszej bazy wyborczej, przy czym moim zdaniem oni już sobie tak nagrabili u wyborców i sympatyków Konfederacji, że tu ich pole manewru jest niewielkie. Ale druga sprawa to oczywiście, żeby naszą jedenastkę sejmową rozbić. Tutaj też już jesteśmy zahartowani, nie damy się. No i żeby nas przyblokować, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych wyborców. To jest ich główna obawa, że po prostu wyborcy mający jakieś wyższe oczekiwania wobec polityki niż to nawalanie cepem. Ale wie pan, że wejście w koalicję, nawet po wyborach z Prawem i Sprawiedliwością, to po prostu to wie pan, co z przystawkami robi Jarosław Kaczyński. Ale my nie będziemy nigdy żadną niczyją przystawką. To już jakby, ja mam to doświadczenie za sobą 15 lat temu, no wiem z czym to się je. Roman Giertych ostatnio powiedział, że pan pamięta, jak wyglądała koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Ligą Polskich Rodzin. Doskonale pan wie, jakie mechanizmy w Prawie i Sprawiedliwości decydują, jak gra Jarosław Kaczyński. I Roman Giertych powiedział, nie wiem, czy pan słyszał tę wypowiedź, nie. Że on, już nie pamiętam, czy rękę, czy głowę, no w każdym razie dużo jest w stanie postawić na to, że pan nigdy nie przystałby po raz kolejny na koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, mając to doświadczenie sprzed 15 lat. W polityce demokratycznej nigdy nie mówi się nigdy. Natomiast z pewnością nigdy na takich warunkach. Ja przypomnę, że wtedy Liga Polskich Rodzin weszła do rządu, nie mając żadnego wpływu na media, nie mając żadnego wpływu na resorty siłowe, dostając w zasadzie jedno ministerstwo i gdzieś tam możliwość wprowadzenia pojedynczych osób. To było nic. Danie większości w Sejmie, rządzenia całym państwem w zamian za prawie zerowy wpływ na władzę. To jest tego rodzaju interes, jakiego w polityce nigdy nie należy robić, bo on jest po prostu całkowicie niekorzystny z punktu widzenia realizacji własnego programu i własnego bezpieczeństwa politycznego. Natomiast jeżeli na przykład Konfederacja po najbliższych wyborach będzie miała bardzo silną pozycję w polityce parlamentarnej i zmusi inne siły polityczne, nie mam na myśli tylko PiS-u, mam na myśli wszystkie siły polityczne, do jakichś normalnych podmiotowych negocjacji, no to w takie podmiotowe negocjacje będzie można wejść. Natomiast to jest perspektywa wielu lat. Ja jestem przekonany, że my musimy się jeszcze umacniać. Musimy w tej chwili skupić się na wykreowaniu dobrych liderów w 41 okręgach wyborczych, o ile PiS nie zmieni ordynacji wyborczej, bo i takie plotki krążą. Jeżeli PiS spróbuje zmienić ordynację wyborczą, to musimy się obronić. A jak PiS miałoby zmienić ordynację wyborczą? Na jaką? No, plotka, jaka krąży, jest taka, że jest gdzieś tam po cichu przygotowywany projekt. Znaczy, jak coś znaczy po cichu, to znaczy, że PiS-owcy nie mówią o tym w mediach, ale już się chwalą w kuluarach. Tak.
głównie z próżności, bo nie wiem, po co mieliby nas uprzedzać o swoich planach. Więc pomysł jest taki, żeby zmniejszyć liczebność okręgów wyborczych i wówczas to, co próbowali już zrobić w wyborach do Parlamentu Europejskiego, natomiast tutaj punkt akurat dla prezydenta Andrzeja Dudy, że to zawetował, czyli zmniejszenie liczebności okręgów wyborczych i wtedy mniejsze partie, dużo trudniej zdobyć im mandat. To by powodowało de facto utrwalenie duopolu PiS-u i wyeliminowanie pozostałych sił. Skoro już, panie pośle, przy plotkach jesteśmy, bo zapowiedziałam, że trochę o tych plotkach i kuluarach będziemy rozmawiać. Pojawiają się dwie. Jedna właśnie mówiąca o tym, że porozumienie Jarosława Gowina będzie wyrzucone z koalicji. Stąd ten rytualny taniec wokół Konfederacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To najpierw może ta. Pewnie tam jest ogromny resentyment i niechęć do Gowina ze względu na to, że przyblokował pewne rządowe plany, konkretnie wybory 10 maja. Moim zdaniem uratował sam PiS przed katastrofą. Nie wiem, czy oni w PiSie to rozumieją, ale moim zdaniem wybory korespondencyjne 10 maja mogłyby się okazać organizacyjną katastrofą i wprowadzić nasze państwo w autentyczny impas ustrojowy, bo mielibyśmy wybory, które nie da się rozstrzygnąć, czy są ważne, czy nieważne, przeprowadzone na bazie niekonstytucyjnych przepisów, które nie wiadomo, czy powtarzać i w jakim trybie. No byłby kompletny kosmos. Także dobrze się stało, że wybory zostały zorganizowane normalnie i chyba zawdzięczamy to właśnie panu Gowinowi i jego oporowi. Natomiast niezależnie od tej niechęci, nie tak łatwo będzie Jarosławowi Kaczyńskiemu podmienić w większości rządzącej posłów Gowina na posłów PSL, bo PSL to jest partia, Konfederacja jest w ogóle wykluczona w tym układzie, żeby to jasno wybrzmiało. Natomiast PSL być może i by chciał, natomiast będzie miał wysokie oczekiwania, bo to jest partia bardzo doświadczona w rządzeniu. Rządziła z SLD, z Platformą i to nie jest partia, która za dwa stanowiska wiceministrów. Wygra wybory koalicjant PSL, to kiedyś taki żart. To jest partia, która będzie chciała bardzo dużo i nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński rzeczywiście chciał zmieniać środowisko Gowina, tym bardziej, że Gowin nie ma swojego środowiska. Jego środowisko już zostało politycznie rozbite. Jemu zostało dwóch, może trzech posłów i tak naprawdę no oczywiście tych dwóch, trzech posłów przy tak niewielkiej większości, jaką ma PiS w Sejmie, jest potrzebne Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast to nie będzie się opłacać, więc moim zdaniem to wszystko to jest, nawet że pani redaktor mnie o to pyta, to jest element operacji PiS zmierzającej do utwardzania swojego zaplecza parlamentarnego. Oni celowo rozpuszczają takie plotki. No wypuszczają balonik, to jest zarządzanie przez kryzys. Zarządzanie przez strach, żeby ci posłowie się bali, że tak naprawdę nie za wiele od nich zależy, bo w każdej chwili mogą być zastąpieni. No dobrze, a druga plotka mówi o tym, że Mateusz Morawiecki się pożegna z funkcją szefa rządu. Słyszał pan o tym? Nie słyszałem o takiej plotce, natomiast moim zdaniem byłoby to chyba z punktu widzenia PiS-u nieracjonalne. A widział pan, jak reagują ludzie na Beatę Szydło? Wczoraj. On dostał, miałam wrażenie, większe brawa niż Andrzej Duda. No może i tak, ale jednak bycie premierem to coś więcej niż dostawanie braw. I wydaje mi się, że nieoficjalna wiedza głosi, że Jarosław Kaczyński zmienił właśnie Beatę Szydło na Mateusza Morawieckiego, bo był poirytowany tym, że Beata Szydło była w większości spraw niedecyzyjna i on tak naprawdę jako lider partii musiał rozstrzygać się stanie pan, że w przypadku Morawieckiego konflikty jest między ministrami. Myślę, że Mateusz Morawiecki jest politykiem, który nieco bardziej rozpycha się łokciami, a proces rozpychania się łokciami w polityce rządowej polega na tym, że człowiek stara się poszerzyć pole swojej decyzyjności. I wydaje mi się, że jednak Mateusz Morawiecki przy wszystkich swoich wadach to jednak ma wyższe kompetencje do zarządzania niż miała pani premier Beata Szydło, która też nie była jakimś szczególnie złym premierem jak na skalę jej zależności od PiS-u, żeby było jasne. Tutaj i Mateusz Morawiecki i pani premier Beata Szydło mieli zawężone pole ze względu na tą zależność od Jarosława Kaczyńskiego, ale w ramach tego układu sił to myślę, że radzą sobie nie najgorzej i moim zdaniem no jeżeli w PiS-ie są ludzie, którzy są jakoś tam powiedzmy w miarę rozgarnięci, to wiedzą, że jakby nie zmienia się koni w trakcie wyścigu, jeżeli jeżeli idzie dobrze. Natomiast Jarosław Kaczyński lubi coś zmienić. Jarosław Kaczyński lubi namieszać. To jest jego metoda polityczna, tak? I to znów samo rozpuszczanie takich plotek może mieć na celu trzymanie w szachu całego rządowego zaplecza, żeby oni tam za bardzo nie poczuli się pewnie. I na sam koniec, panie pośle, czy pan uważa, że te wybory... Przepraszam bardzo, jeszcze dodam tylko porównawczą sytuację. Osobą, która tak poczuła się zapewnie, był kilkanaście lat temu pan Marcin jako premier. On zaczął się uniezależniać od PiS-u, zaczął za bardzo gwiazdożyć i Jarosław Kaczyński wówczas zareagował dość szybko, po prostu usunął go z funkcji premiera. Piątek wieczór, jechałam wtedy na Mazury, pamiętam. Tak, myślę, że temu mogą służyć te plotki, prawda, żeby przypadkiem z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego premier Mateusz Morawiecki nie został kolejnym Marcinkiewiczem. Panie pośle, czy według pana te wybory były uczciwe? Ich przebieg?
proces, procedura. Mam na myśli te wszystkie pakiety wyborcze, które za granicą, kwestie pieczęci, że w wielu bardzo lokalach wyborczych wczoraj zabrakło kart do głosowania. Ja mam bardzo cząstkową wiedzę na ten temat, dlatego że spędziłem cały wczorajszy wieczór na komentowaniu wyników wyborów, a nie analizowaniu doniesień o nieprawidłowościach, więc albo. Albo ktoś to analizuje, albo ktoś się zajmuje tą polityką bardziej na poziomie medialnym. Ja wczoraj od momentu ogłoszenia wyników do gdzieś pierwszej w nocy uczestniczyłem w różnych internetowych streamach, łączeniach z redakcjami. Dzisiaj od rana to już jest mój drugi wywiad, więc nie podejmuję się ocenić tego, natomiast ze skali doniesień o nieprawidłowościach, które do mnie dotarły i wiem to też od znajomych z Konfederacji, wynika, że chyba jednak tych nieprawidłowości nie było aż tak dużo, żeby w ogóle kwestionować wyniki wyborów. Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2020, poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego. No i właśnie, Krzysztof Bosak, raz jeszcze dziękujemy, do zobaczenia.